Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku sezonu 4 z gry Fortnite. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie, jak to sezon, 100 stopni karnetu bojowego oraz rozdam wam 25 karnetów bojowych. Co odcinek będę rozdawał 5 karnetów bojowych. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, no to wystarczy, że wpiszesz kod Farel do sklepu, zostawisz łapeczkę w górę, zasubskrybujesz kanał, a w komentarzu pochwali się swoim nickiem z gry Fortnite. Na samym początku chciałem was jeszcze poinformować, że dzisiaj o godzinie 20 odpalam live'a, gdzie będę razem z widzami bijał parasolki. Dzisiaj też się pojawi kolejny odcinek, gdzie sprawdzam nowy sezon, więc spodziewajcie się kolejnego odcinka gdzieś za 4-5 godzinek. A teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te 5 osób wygrywa karnet bojowy na nowy sezon. Gratuluję wam mordeczki, odezwijcie się do mnie na maila. Mail oczywiście macie w opisie. Zapraszam też wszystkich na pixieshop.pl po przekazackie koszuleczki. A teraz już nie przedłużam, bierzmy się za przeglądanie karnetu bojowego. Dobra, moi drodzy, zaczynamy! Pierwszy trailer. Okej, leci Iron Man i gonią go rakiety samonaprowadzające. Okej. Został porwany przez jakiś statek. Pani Hulk będzie! No nie mam pytań po prostu. She-Hulk. To jest Wolverine, tak jest. Jak zawsze wkurzony. Mamy też Thora. Jest też Groove. Jest też Mystique. O kurczę, czekajcie, czekajcie. Jest Charge Pompa, dobrze. Bananek Wolverine. To jest Storm z X-Mena, o, z X-Mena. I mamy co jeszcze? Jest i Galactus, tak jest. Jest i Galactus, moi drodzy. Czyli będziemy walczyli z Galactusem. Okej, okay, wojna o Nexus. Brzmi mega ciekawie, wow. Pamięć mnie zawodzi, ale wiem, że przywiodłem tu tych potężnych wojowników, by bronić naszego świata. Ponad tą dziwną. Co to jest? Kliną, przygotujemy się, by stawić czoła jemu. Statki kosmiczne? Galactusowi, pożeraczowi świata. Co? Musimy pamiętać, kim jesteśmy. Storm. Iron Man. Dokładnie. Mystique. A Mystique dotyka czegoś i się w to zamienia. Doktor Doom. She-Hulk. Ja jestem grup. No oczywiście. Nowa broń była. Widzieliście? Dołącz do nas. I nowi maruderzy. I ocalimy wszechświat. Nie no, ten sezon jest po prostu przekozacki. Plecaczek, mały Groove. Nie no, nie mam pytań. Chcę karnet bojowy 25 poziomów, oczywiście, że tak. Ale na początku musimy doładować fałdolce, kochani. Przypominam, jeżeli robicie jakieś zakupy, no to jeżeli byście użyli mojego kodu przed zakupem karnetu bojowego, bym był mega wdzięczny. Serduszko dla was. No i jazda. Ja już właśnie zamówiłem najdroższy pakiet za 300 ziko. I teraz, moi drodzy, wchodzimy w karnet bojowy. Zobaczcie, jak to przekozacko wygląda. Jaram się w opór. Jak małe dziecko. Jak małe dziecko. Ulepszenie karnetu bojowego. Chcę zestaw karnetu bojowego. Kup zestaw. Dobrze, mamy to. Dostępny. Tak jest. Okej, okay, lecimy po kolei, lecimy po kolei. Za pierwszy poziom od razu jest Thor, no coś pięknego po prostu. Do tego jest blask Bifrostu, okej, okay, taka smuga. Malowanko, peleryna, ale jest kozacka, no nie mam pytań. Słuchajcie, wyposaż sobie już Thora od razu. Wyposaża się też w pelerynę. Lotnia. Mi się podoba, wyposażam. Młot. Tu są jakieś zadania, dalej. Wyposażamy też, młot Thora, blask gwiazd, wyposażamy. Tutaj jest chyba już inny styl lotni, tak, dobra, lecimy dalej. Aha, Thor się wyświetla, okej, okay. Emotka Thora, piękna. Lot Mjolnira. Okej, okay. Lotnia to jest, tak, czyli będę leciał młotem do przodu. Nie no, to jest coś pięknego przecież. Okej, okay, She-Hulk. Muzyczka. Kozackie, ekran wczytywania kozacki. Jest, i pani Jennifer Walters. Okej, okay, wyposażamy sobie ją. Szale, czy to waga była na plecach miała. Dalej, i do tego są młoty pani. Młoty Sprawiedliwości, tak, to jest młot sędziego. Dalej, odbieramy fałdolce. I okej, okay,
tyle. Tyle, moi drodzy państwo, na razie. Teraz musimy jeszcze raz wejść w karnet bojowy i teraz kupujemy wszystkie stopnie. Kup poziom. Lecimy do końca, lecimy do końca. Ile fałdolców to będzie nas kosztowało? Ja obstawiam, że około 11 tysięcy, jak zawsze, gdzieś tak mniej więcej. 74 poziomy. Kupujemy. I moi drodzy, mamy 100 stopni karnetu bojowego. No łapkę zostawcie, chciałbym zobaczyć pod tym filmem tak 20 tysięcy łapek, wtedy, moi drodzy państwo, w następnym sezonie też kupię 100 stopni. Będę też mega wdzięczny za to, że zostawiliście łapkę. I napiszcie w komentarzu, jaki skin wam się najbardziej podoba. Lecimy dalej, odbieramy. Co to jest za pani? 10. Okej. Ekran wczytywania z panią Hulk, bicek. Zadania, wyzwania pani Hulk. Światło żywiczne, okej. Grównie, no on jest przepiękny, ja chcę mieć ten plecak już teraz. Drewniany karabin, okej. Mam też grufa. Dalej muzyczka, gruf. Nie no, żywiczne topory Gruta. Piękne. Sam Grut jest kozakiem, już widzę te trollowanie. Już widzę te trollowanie w gierce, OMG. Lecimy dalej. Mamy tutaj co jeszcze? Korzenne skrzydło. Sztongs. Blaster Rocketa. A on się nazywał Rocket! Właśnie, ja się zastanawiałem, jak on się nazywa. I mamy teraz tutaj wyzwania. Przebudzenia Gruta, okej. Pochmurne malowanie. Tutaj mamy kolejną panią. I mamy teraz Storm! Nie no, Storm jest kotem totalnym. Spójrzcie na nią. Jest rewelacyjna. I co ona ma? Taki kilof kozacki, spójrzcie na ten kilof z pioruna. Nie no, to jest coś pięknego, ale jest kozacki sezon. Nadchodząca burza? Lotnia to jest? To jest lotnia? O kurcze, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Lecimy dalej. Sztandar i to jest Laska Duma, o kurcze. Laska Duma kozak. Sam Dum jak wygląda? Tak, wygląda Doktor Doom. No bardzo fajny skin, mroczny. Mroczny przede wszystkim, podoba mi się. Kielich? To jest plecak jego, aha, okej. Okay. Jest do niego lotnia. I mamy do niego też lotnie w takiej postaci, ale to kozacko wygląda. Czyli będą lotnie przypisane do każdego superbohatera, coś pięknego. Dobra, dalej, dalej. Tu mamy emot ikonkę, sztandar, no i jest Mystique. Mystique to jest pani, która, jeżeli coś dotknie, o ile się nie mylę, to się zmienia w taką postać, tak? To nie jest, ona nie kradła jakby duszy, coś takiego? Czaska Mystique. Złocone ostrza morficzne, kurcze, ale to wygląda kozacko. Tu mamy wyzwania do Mystique i moi drodzy państwo, przyszedł czas na postać za setny poziom. I jest nim Iron Man, właśnie tak, dokładnie Tony Stark. Tony Stark, którego trzeba będzie pewnie odblokować, żeby ubrać go w full kombinezon. Aha, i taką malotnię kozacką. Nie no, coś pięknego przecież. Sklepik, no nie jest szałowy. Nie jest szałowy, ale dzisiaj zapraszam was tak na live'a, bo będę rozdawał też karnety bojowe na live'ie. Zapraszam wszystkich. Ja chcę sobie teraz na samym początku ubrać Tonego Starka, zobaczyć tą edycję jego. Ale nie mogę? Okej, okay. Jakbym nie mógł. Mystique. Edycja stylu Mystique. Mogę zobaczyć ją. Tak wygląda, dobra, sprawdźmy sobie jeszcze Thora, nie ma edycji. Ten chłop, Dr. Doom, jest, jest złoty. Super wygląda. Groot, nie ma edycji, ta pani ma edycję? Ma, taka, no, pani sędzina, tak, z tego co rozumiem. Wejdźmy jeszcze sobie w nowych, aha, nie masz nowych stroi, czyli to wszystko, jeżeli chodzi. O matko, jaka czadowa Storm, czy wy to widzicie? Coś pięknego, ja ją sobie wyposażam. I teraz od razu sobie jeszcze wezmę plecaczek na plecy. No nie wiem. Na przykład Iron Mana plecak wezmę. I powiem wam tak. Wchodzimy sobie w laboratorium i zobaczmy, jak ta lotnia wygląda. Spójrzcie na to. To jest lotnia. To jest po prostu lotnia. Sobie fruwam jak gość. Nie no, to jest coś pięknego. Ja dziękuję. Wow. Zobaczcie. To jest nowa lotnia. I sobie lądujesz. I jeszcze pioruny się sypią. Okej, okay, wybieramy sobie paluszka rybnego. I no niestety. No niestety, jak widzicie, nie możemy używać lotni na przykład na paluchu rybnym. Przypisanej do danego
do danego superbohatera. Szkoda, aczkolwiek myślałem, że będę mógł sobie tak, wiecie, rybką fruwać. To by było coś pięknego. Mam nadzieję, że karnet bojowy wam się podoba. Ja się mega jaram, opór, lecę właśnie sprawdzić wszystkie skiny. Oczywiście was też zapraszam na godzinę 20 na mojego live'ika, gdzie będziemy razem z widzami wbijali parasolki. Szykujcie się też na nowy odcineczek z Fortnite'a, który się pojawi, nie wiem, za 4-5 godzin. Będzie to moja reakcja na nowy sezon. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu swojego niku z gry Fortnite, pisać kodziku Farel oraz zasubskrybować kanału, wtedy weźmiecie udział w konkursie na karnet bojowy. W następnym odcinku ogłoszę 5 zwycięzców, a teraz ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!